modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny filmik. Będzie to filmik zakupowy, ale o profilu trochę ekologicznym. No i zobaczycie dzisiaj produkty pewnej firmy. Jest to filmik sponsorowany. Postaram się dać Wam fajne rady, jak robić ekozakupy, jak rozsądnie i ekologicznie kupować, nawet w normalnych butikach. Także zapraszam już na dalszą część programu, na unboxing oraz na mierzymy z tymi produktami. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny i proszę Was oczywiście o zasubskrybowanie kanału, o wciśnięcie sobie dzwoneczka, żeby dostawać wiadomości o nowościach oraz zajrzyjcie też na moje inne media społecznościowe, na Instagram, na Facebooka, mam grupę na Facebooku też Moda Ekokreatywna, także serdecznie już zapraszam. Dzisiejszy unboxing to jest firma Fasardi. No i moi drodzy, zastanawiałam się w ogóle, czy podjąć tą współpracę, bo wiecie, że ja wybieram firmy, które są o takim typowo ekologicznym profilu, albo chodzi o jakieś materiały ekologiczne, albo w ogóle firmy, które mają takie podejście do środowiska. No i zawsze staram się Wam takie produkty pokazywać, ale też zajrzałam na tą stronę najpierw, żeby zobaczyć, co to jest, jak to wygląda, czy na przykład można tam znaleźć jakościowe ciuchy, które mają dobre składy, które mogłabym Wam polecić, no bo umówmy się, nie wszyscy mają zawsze czas, żeby za każdym razem sprawdzać, czy ta firma, w której w danym momencie chcecie coś kupić, jest super ekologiczna i jakie ma w ogóle podejście do tematyki środowiska, ochrony środowiska. No i wiadomo, że czasem coś potrzebujemy szybko kupić i decydujemy się na zakup po prostu tak tego, co nam się podoba. No i jak to zrobić, żeby to było bardziej ekologiczne i w ogóle co to są te ekologiczne zakupy? Bo wiecie co, przy okazji tego dzisiejszego hola chciałabym Wam pokazać właśnie takie podejście, że właściwie w każdej firmie, w każdym sklepie można zrobić bardziej ekologiczne zakupy, powiedzmy, można mieć to nastawienie i być świadomym konsumentem po prostu, bo kochani, my swoją postawą wpływamy na politykę firm, to znaczy, jeżeli będziemy kupować te tanie poliestry, te materiały takie nieekologiczne, które zaśmiecają potem środowisko, to w ten sposób my też dajemy znać, że jest na to popyt, czyli my wpływamy na to, że te firmy dalej będą produkować takie materiały, że dalej będą wybierać, bo wiecie co, dla danej firmy produkującej ciuchy, czy handlującej tym, po prostu wybór takiego materiału jest tańszy, jest dużo tańszy. Poliester, czy nylon, czy akryl są tańsze w produkcji i w zakupie później, po to, żeby uszyć z nich ubrania i po prostu wiadomo, że jeżeli będziemy to kupować, no to dla tych firm jest dużo bardziej opłacalne kupowanie takich właśnie tanich materiałów. Ale jeżeli będziemy się decydować w większym stopniu na kupowanie albo tylko na kupowanie dobrych składów, bawełny czy wiskozy, jedwabiu, wełen, to będziemy wpływać na to, że też te firmy będą wolały produkować z tych włókien, bo te włókna będą po prostu się lepiej sprzedawać. Także bądźmy świadomymi konsumentami i dlatego dzisiaj pokażę Wam właśnie takie ciuchy z dobrymi składami i zobaczycie, pod jakim kątem ja wybieram ubrania, nawet w takich sieciówkach, czy w firmach, czy w butikach internetowych. Bo wiecie, że do tej pory miałam takie założenie i takie wyzwanie przez ostatnie 2 lata, że kupowałam tylko w lumpeksie, ale wiadomo, że całe życie tak się nie da, bo czasem przychodzi taki moment, że trzeba coś kupić na jakąś wyjątkową okazję, albo no, nie da się znaleźć na zawołanie czegoś w lumpeksie, no i jednak będziemy zmuszeni kupić coś w nowego w sklepie. No i dlatego warto wiedzieć właśnie, czym się kierować. No i ja myślę, że to może być właśnie praktyczny poradnik. No i przy okazji sprawdzimy firmę, czy rzeczywiście ciuchy, które tam można znaleźć, będą ekologiczne. A co to znaczy ekologiczne? To znaczy, że pierwsze, dobry materiał, czyli to będzie naturalny materiał albo materiał chociaż z dużym składem naturalnym, z dużą zawartością włókien naturalnych. No, ale też jakościowe ciuchy, bo dobra jakość będzie nam dłużej służyć, czyli będzie ta, powiedzmy, ten moment wyrzucenia tego ciucha, czyli tego zaśmiecenia środowiska, będzie później, będziemy dłużej to użytkować. No i kolejna rzecz to, jak bardzo to jest nam potrzebne. Czy faktycznie my tego potrzebujemy, czy to raz użyjemy i wyrzucimy? Czyli takie kilka kryteriów, które jakby sprawiają, że ten dany zakup jest dla nas praktyczny, korzystny i też ekologiczny, czyli korzystny dla naszego środowiska. Także kochani, już zaczynamy.
No i właśnie, tak jak mówię, kierowałam się tutaj tym, co potrzebne mi jest, czyli żebym rzeczywiście kupiła rzeczy, które będą mi potrzebne, które będą w miarę uniwersalne, to nie będzie coś na raz. Drugie, rzeczy, które właśnie mają dobry skład, także sprawdzałam zawsze składy i Wam też to polecam. Jeżeli Wam się coś podoba, najpierw sprawdźcie, jaki ma skład, bo możecie znaleźć, jest taki ogromny wybór dzisiaj, że na pewno możecie znaleźć rzecz podobną albo rzecz w takim samym stylu z dobrym składem. Także nie decydujmy się na zakup pierwszego czegoś, co się nam spodobało, ale okazuje się, że to jest poliester na przykład. Po prostu poszukajmy głębiej. Nawet w tym samym sklepie nieraz znajdziemy podobną rzecz, a nawet czasem fajniejszą rzecz, która ma lepszy skład. I to już będzie zakup dużo bardziej ekologiczny. No i też korzystniejszy dla nas, bo to jest dużo zdrowsze nosić naturalne tkaniny. No i kochani, zobaczcie tam przebitki też właśnie ze strony, bo tak jak mówię, najpierw kierowałam się właśnie tą stroną Passardi. Chciałam zobaczyć, jakie rzeczy tam są w ogóle. No i pierwsze szukałam dresu, bo wiecie co, nigdy nie miałam całego dresu. Też przez to, że kupuję w lumpeksie, no to rzadko idzie kupić po prostu cały dres, wiecie, taki gotowy zestaw dresowy, żeby był jeszcze w dobrym rozmiarze i wszystko. No więc zastanawiałam się, czy można kupić fajne dresy. No i znalazłam dosyć sporo dresów, tutaj zobaczcie sobie przebitki, które mi się nawet podobały. No i patrzyłam. Oczywiście okazało się, że też są tam dresy sztuczne, ale było też sporo takich zestawów dresowych, w których jednak w większości była bawełna, co najmniej było tam 60% bawełny, w niektórych nawet 95% bawełny, w niektórych tych materiałach, także naprawdę, naprawdę było z czego wybierać. Ja się kierowałam jednak, żeby jak najwięcej było tego naturalnego włókna. No i w sumie najbardziej zainteresowały mnie produkty ze 100% wiskozy, bo wiecie, mimo że to jest włókno nie do końca naturalne, ale robione jest z naturalnych surowców, więc przynajmniej tyle, że wiemy, że to jest stworzone z jakichś włókien drzewnych. No i dlatego zdecydowałam się na wiskozę. Zamówiłam dres z wiskozy 100%. Chciałam też kupić jakiś taki zestaw na wiosnę, coś modowego, coś, co mogłoby Was zainspirować do nowych stylizacji na wiosnę właśnie. I mnie też oczywiście. No i coś fajnych, takich już wiosennych kolorach. I też coś właśnie uniwersalnego, co można by wielorako zestawiać. Także patrzyłam na takie różne zestawy, bardziej już kobiece. Powiedzmy, czy to były jakieś kombinezony, czy spódnica z bluzką. Coś takiego, wiecie, żeby można było to też fajnie zestawić. Bo wiecie, też mogłam zamówić 3 rzeczy w sumie, więc starałam się, żeby te rzeczy były wielofunkcyjne. No i zestaw to jest coś, co ma 2 części czy 3 części i można to wielorako zestawić i z tą rzeczą, z którą było w zestawie i też w innych zestawieniach. No i dlatego, zobaczcie, tutaj takie różne zestawy sobie oglądałam na lato, na wiosnę, nawet na zimę. No ale stwierdziłam, że wiecie co, na zimę to jednak może nie, bo był taki fajny zestaw koszula i tam było 60% bawełny w składzie. Koszula z takimi leginsami zimowymi. No ale wiecie co, kończy się zima pomału, no i nie będę kupować teraz zestawu zimowego, ocieplanego, mimo że w tą bluzę mogłam używać jeszcze całą wiosnę jako kurtkę, ale stwierdziłam, że jednak pójdę bardziej w letnie rzeczy, no i dlatego w końcu zdecydowałam się na zestaw ze spódnicą, taką jakby skarpetową, ściągaczową. No i kolejna rzecz to zamierzałam kupić sukienkę, bo ja bardzo lubię sukienki, no i bardzo, bardzo byłam ciekawa, jakiej jakości są sukienki tam przedstawione, no i wybrałam taką sukienkę z dużą zawartością bawełny, aż 95%, no i oczywiście, która mi się bardzo spodobała, bo sukienek przeróżnych tam była moc i w różnych składach, no ale tak jak mówię, mamy wybór, to wybieramy najlepsze, coś, co naprawdę będzie długo służyć, no i zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście to jest takie fajne jak na zdjęciach, bo wiecie jak to jest, już pokazywałam w moim programie, czasem oczekiwania versus rzeczywistość to są zupełnie dwie różne rzeczy. No, i dlatego będę teraz pokazywać ten unboxing. Pudełka są już otworzone i sprawdziłam, czy wszystko jest według zamówienia, według tego, co chciałam. No i oczywiście wszystko jest tak, jak miało być. Także są te rzeczy tam, które faktycznie zamówiłam w tych rozmiarach, w tych składach, także jest wszystko ok. No i teraz Wam to pokażę, a później sobie zobaczymy stylówki, mierzymy i na ile można to jeszcze zestawić z innymi rzeczami. Moi drodzy, zacznę od pierwszej paczki. Zobaczcie,
Mimo, że oczywiście, że paczka na wierzchu musiała być zapakowana w folię, wiecie, taką całkiem na zewnątrz, no bo warunki atmosferyczne w naszym kraju nie pozwalają na to, żeby nie zabezpieczyć tych rzeczy, mogłyby po prostu zamoknąć, więc... Ale w środku, zobaczcie, bardzo miłe zaskoczenie, bo paczki są w takim kartonie niebarwionym, tylko napis jest na nim, więc dla mnie to jest już bardzo duży plus, że firma dba o to, żeby te paczki były w miarę ekologiczne, żeby to nie było coś, co później będzie znowu zaśmiecać, więc naprawdę plus, duży plus. Jestem bardzo zadowolona, że to tak wygląda. No i w środku znowu nie mamy folii. W ogóle tutaj te ubrania nie były zapakowane w żadne folie, tylko zobaczcie, w taką bibułę przepiękną, różową, z naklejką firmową, więc w ogóle naprawdę jestem pod wrażeniem tego pakowania, bo to wygląda bardzo ekskluzywnie i elegancko według mnie. Zobaczcie, taka właśnie piękna bibuła, a wiecie, że ja też jestem nauczycielem plastyki i też w ogóle lubię DIY, więc na 100% tą bibułę sobie wykorzystam. No i będzie ona dalej służyła, nawet takie pudła nieraz wykorzystuję do jakichś prac plastycznych, także nic w przyrodzie nie ginie. I to dosłownie w tym przypadku. No i kochani, pierwsza rzecz to jest zestaw, o którym Wam mówiłam. Zestaw z wiskozy 100% i to jest tak, sweterek zapinany. Zobaczcie tam na zdjęciach, bo Wam pokażę, jak to poglądowo wygląda na modelce. W różnych kolorach są były te zestawy, taki beżowy, miętowy, chociaż tam na stronie akurat ten kolor był opisany jako oliwkowy i też taki jakby fiolet, róż, coś takiego. No ja zdecydowałam się na miętowy, bo dobrze mi jest w takich chłodnych barwach. Jest właśnie zapinany krótki kardigan, taka stanikobluzka, czyli coś w top trendach do sprawdzenia i bluz i spódnica ściągaczowa. Taka dosyć długa. Na modelce ona jest taka do łydki, ale ja nie jestem tak wysoka. Jestem no prawie 10 cm niższa niż ta modelka, więc dla mnie ta spódnica będzie taka dłuższa, z tych dłuższych. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj bardzo fajnie te metki wyglądają. Wszystko jest ładne, naprawdę. Żadnych też plastików, tylko takie zawieszki kokardkowe, które też wykorzystam. O, i pierwsze jest sweterek. Położę to na razie na bok. Oczywiście wszystko za chwilę Wam też pokażę w stylówach. Sweterek wygląda naprawdę super. I zobaczcie, SM rozmiar. Jest bardzo ładny kolor, jest bardzo miły w dotyku. Czuć, że to jest wiskoza rzeczywiście. No naprawdę super. Jest taka bluzeczka. Taki jakby staniczek, ale to jest taki krótki crop topik. Fajny, na takich szerszych ramionczkach, więc super, bo można normalnie biustonosz pod spód, aczkolwiek ja dzisiaj specjalnie ubrałam bez ramionczek, żeby łatwiej było to, żeby się to nie przesuwało, żeby łatwiej można było to mierzyć. No i spódnica jest taka oto. Oj, spadło. Spódnica taka, widzicie? No i teraz mam nadzieję, że ta spódnica nie będzie zbyt przezroczysta, bo wiecie, to jest ważne, żeby jednak ciuszki nie były takie przejrzyste, żeby nam bielizna nie prześwitywała. Oczywiście i tak bielizna będzie cielista, jak wiecie, zawsze polecam Wam bezszwową, cielistą bieliznę pod jasne rzeczy, szczególnie pod jasne rzeczy. No i to tak wygląda i moim zdaniem całkiem fajnie ta jakość wygląda, tu nie ma żadnych nitek, zobaczcie, nawet w środku rzeczy są wykończone porządnie. Nic tu nie wystaje, szwy są, patrzcie, o, widzicie, raczej równe wszystkie, także tak na pierwszy rzut oka naprawdę wygląda produkt spoko. Wszystko się okaże, jak to będzie jeszcze leżeć, prawda? A i przy okazji, kochani, chcę Wam zapowiedzieć, że jedna z tych rzeczy będzie dla Was w prezencie. W prezencie walentynkowym i to, która z tych rzeczy, to ogłoszę w programie walentynkowym już walentynki. Także oglądajcie, bo będziecie mogli wziąć udział w rozdaniu jednego z tych produktów. No i druga paczka, bo tych ubrań jest... To były dwa zestawy i sukienka, tak jak mówiłam. Kolejna paczka. No i tak samo zapakowana. Widzicie, każda rzecz jest zapakowana oddzielnie. O, i teraz tak, to jest sukienka. I zobaczcie na stronie, to jest ta sukienka w kolorze takim cappuccino, rozmiar L, bo to jest jakby rozmiar uniwersalny. Ta sukienka będzie w zasadzie dobra na wszystkie rozmiary, ale najfajniej wygląda na szczupłej sylwetce, bo wiecie, chociaż pewnie zależnie od tego, jaką kto ma figurę,
To jest taka sukienka, która właśnie bardzo fajnie wygląda, jak się jest dosyć szczupłym, bo ona wtedy robi się taka spływająca i mamy wrażenie, że tym bardziej, że osoba ją nosząca jest szczuplejsza. Także coś takiego. No i widzicie, to jest 95% bawełna. Ja to oczywiście już sprawdzałam też, czy to się wszystko zgadza, więc tak. Bawełna 95% i kochani, to jest wyprodukowane w Turcji, więc nie w Chinach, tylko w Turcji. Prawdopodobnie nie wszystkie te rzeczy, ale akurat ta sukienka. No i zobaczcie, ona ma takie falbanki tutaj na rękawkach i tutaj jest taka falbana, więc to jest bardzo prosty, nowoczesny krój, taki modny teraz. Bardzo mi się spodobała na zdjęciu ta sukienka i wiecie co? Zobaczcie. Jakość tego materiału jest naprawdę fajna. On jest gruby, to nie jest taki cienka szmata. I zobaczmy, jak to jest uszyte. No jest równo uszyte, zobaczcie sobie, może to będzie nawet widać, że splot materiału jest pionowo, czyli ona nie jest jakaś z poskosie ucięta, nie będzie się okręcać, tylko jest naprawdę to porządnie uszyte, tak jak to powinno być. No i mam nadzieję, że ten materiał wygląda na bardzo taki mięsisty. Jest lekko rozciągliwy, bo to jest 5% elastanu. Wygląda serio porządnie. No, powiem Wam, że miłe zaskoczenie. Zaraz przeprasuję lekko tą sukienkę, zanim ją zmierzę dla Was. Jest mega, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona. Właściwie nie wiem, czemu zaskoczona, bo przecież nie miałam żadnych negatywnych założeń co do firmy. Ale wiecie co, no równie to jest z tymi firmami, które sprzedają przez internet. Nie widzimy tego na żywo, więc możemy się spodziewać, że niektóre rzeczy nie będą takie, jak wyglądają na zdjęciu. Tymczasem naprawdę, nawet na plus jestem zaskoczona, bo wygląda super ten materiał. Jest naprawdę taki gruby, taki do dotyku mięsisty. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy dalej pójdzie tak samo dobrze. Czy kolejny produkt będzie też przyjemnym zaskoczeniem. O, i tutaj będzie dres, kochani. Wybrałam dres z wiskozy 100%, bo tak jak mówię, to był jakby najlepszy skład z tych, bo bawełniane wszystkie miały troszkę mniejszą zawartość tej bawełny w stosunku do włókien tych sztucznych, więc stwierdziłam, że 100% wiskoza będzie fajna, przewiewna, będzie się fajnie to też prało, będzie łatwe jakby w obsłudze też to, no. A też będzie właśnie, jak mówię, przewiewna. No i to jest taki fajny komplecik, pokazywałam Wam tam przebitki w różnych kolorach. Ja wzięłam taki wrzosowy, no bo żeby już nie powtarzać tego miętowego, to trochę inny zestaw. O, May, taka firma tutaj jest napisane. I on ma takie napisy. Ja ogólnie nie przepadam za rzeczami z napisami, ale ten konkretny dres, jako dres, mi się mega spodobał. Właśnie krój jego i jego, to jak on wyglądał na tych zdjęciach. To mnie, szczerze mówiąc, no i ten skład mnie przekonał. I zobaczcie, to ma taką fajną fakturę. Taką jakby kropkowaną. Jest bardzo mięsiste. Ten materiał jest taki mega mięsisty. Ma kaptur, ma takie troczki tutaj z metalowymi zakończeniami. No i taka prosta, dosyć krótka bluza. I tam jest napisane rozmiar uniwersalny. To no wiadomo, że do pewnego stopnia, no. Ale rzeczywiście, no to może być na S, na M, spokojnie moim zdaniem. Nie wiem, czy na L też, chyba że takie bardzo obcisłe. Ale coś w tym rodzaju, słuchajcie. I kolejna rzecz, spodnie do tego zestawu. No i wyglądają tak samo porządnie. To jest bardzo grube, wiecie co? To nie jest taki chyba dres na lato. Taki bardziej na jesień, wiosnę. Ale w sumie to jest przewiewne, więc tym się nie będziemy pocić. Ale dosyć gruby jest ten materiał. Serio, zobaczcie, on jest taki mięsisty. Nawet bardzo mięsisty. No i też wysoki stan mają te spodnie, więc no fajnie, fajnie. Może być wtedy właśnie trochę krótsza bluzka nawet, czy topik jakiś zamiast tej bluzy i super. Także na pierwsze wrażenie super, a teraz przechodzimy do mierzenia i zacznę od sukienki dzisiaj. I teraz wskakuję w tą sukienkę i będziemy oglądać, jak to wygląda. No i kochani, już jestem w tej sukience, no i powiem Wam, że super się w niej czuję. Nie wiem, ale jest coś w niej takiego, ten kolor nie jest taki żółto-beżowy, bo ja nie mogę nosić tego typu odcieni, bo wyglądam po prostu strasznie wtedy, jakbym miała żółtaczkę. Ale ten kolor jest ekstra, bo jest taki zimno-beżowy, taki właśnie kawa z mlekiem. No i mega mi się podoba. Powiem Wam, że jest bardzo, bardzo wygodna i ten materiał jest naprawdę przyjemny. Jest bardzo taki grubiutki, miły,
Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego materiału. Jest super wygodny. No i zobaczcie przebiteczki tutaj, jak się przechadzam w tej sukience, w te i we w te. No właśnie, można fajnie ją zestylizować, ładną biżuterię, bo ona jest bardzo prosta i tutaj możemy zaszaleć z dodatkami, jakieś bransoletki, naszyjnik, fajna torebka. Ja użyłam tutaj w jednej wersji stylówki tej torebeczki, żeby ożywić stylówę trochę, ale można użyć też w jednolitym kolorze, na przykład w kolorze złotym, w kolorze takim stonowanym z sukienką w identycznym kolorze. Mam też taką beżową torebkę z takimi falbankami, która by też idealnie tu pasowała. No i fajne buty. Ja tutaj akurat nie mam jeszcze letnich klapków wyjętych, więc w takich cielistych, w ogóle nie wyróżniających się butach, żeby tylko pokazać krój tej sukienki i jak ona się po prostu prezentuje. No, takie neutralne buty jak najbardziej też mogą być, ale ja tu widzę takie fajne modowe klapeczki na lekkim obcasie, by super wyglądały do tego. No i oczywiście możemy potem sobie jakiś kardiganik luźny na to zarzucić wieczorem i jest super strój, luźny taki na lato, na wakacje, nawet na wiosnę, jeżeli cieliste rajstopy i jakieś takie pantofelki na małym obcasiku do tego założymy. Także uważam, że jest super i jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podobam w tej sukience i w ogóle, czy taki styl się Wam podoba. W każdym razie polecam, bo naprawdę ten produkt jest mega, mega super i ma dobry skład, także właśnie patrzmy na te składy, bo to jest mega ważne. Aha, no i oczywiście linki do tych produktów, które tutaj są, znajdziecie w opisie filmu. A będzie tam też link do kodu zniżkowego na zimę, specjalny kod. Zima, kochani, i będziecie mogli na ten kod dostać zniżkę właśnie. Zresztą w ogóle ten kod jest dostępny też na stronie Fasardi teraz. Kochani, idziemy dalej, czyli teraz wskakujemy w dres. No, i mam na sobie dres. Dres z wiskozy. Wiecie co, ten dres jest gruby dosyć. Rzeczywiście on będzie fajny na wiosnę, na jesień, ale wydaje mi się, że w lecie takie coś jest za ciepłe, mimo że to oddycha, bo to jest wiskoza, ale jest super jakościowy. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj, może się uda zobaczyć fakturę tego materiału. Jak nie, to dostaniecie tam przebiteczki ze zdjęciami. W każdym razie naprawdę fajnie, fajna jakość, super, taka bardzo mięsiste to jest i bardzo przyjemnie się to nosi. I w ogóle mnie się strasznie styl tego dresu podoba. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Spodnie są takie, wiecie, bardzo wąskie na dole, więc super, bo i nie obciskają, bo nie mają tam gumki, tylko to jest taki ściągacz jakby zrobiony razem z tym materiałem, wiecie. I przez to właśnie one są fajne i wiecie co? Bardzo wygodne są tutaj. Patrzcie, tutaj jest taka guma z napisem i ściągacz dodatkowy, że można sobie to zawiązać. Można jeszcze sobie to tak jakby, wiecie, dopasować, o, bardziej dowiązać ten pas, ale bez przesady, to ma być wygodne też, więc nie będziemy się katować. Ale w każdym razie są kieszenie, więc super. No i w ogóle wydaje mi się, że spoko to wygląda. Nie wiem jak z Waszego punktu widzenia, ale moim zdaniem naprawdę fajnie wykonane spodnie, fajnie ten wysoki stan, mega wygodne, po prostu są mega wygodne i nie są takie, wiecie, rozwleczone, że mi się to będzie wyciągać, bo to jest tego typu materiał, że on się nie będzie tak właśnie naciągał jak typowe dresy, on jest taki bardzo zwarty w sobie ten materiał, wiecie? Także myślę, że to będzie fajne, bo te kolana nie będą się robiły takie worowate potem. No i w ogóle bluza jest też świetna. Nie wiem jak ten krój, ale fajnie, że jest krótka, bo ja nie lubię takich, chyba że jest oversize, taka wielka bluza do leggingsów, to tak, ale do takich typowych dresów to właśnie fajna jest taka krótsza bluza. Mi trochę brakuje tu kieszeni, ale wiecie co, nie narzekajmy, bo jest naprawdę i tak super, właśnie ma idealny rękaw, taki nie za długi, nie za krótki, łatwo można go sobie podwinąć, nie zdjęłam bransoletek. W każdym razie naprawdę super kapturek jest. No i wszystko jest w idealnym stanie, a no, mogę Wam się pokazać w tym kapturze, chociaż ja raczej w dresach kaptura nie noszę, ale o, tak to wygląda, spoko kaptur nawet. I wiecie co, fajnie, że metki były nie na tych plastikowych dziadostwach, ups, tylko patrzcie, metki na takim
na takiej agraweczce malutkiej, także super. Właśnie żadnych tam takich plastikowych części, które potem trzeba utylizować, tylko jest kartonik, jest materiał i jest to. No i jak bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, bardzo mi się też podobały inne kolory tych dresów, był fajny taki różowy, taki trochę majtkowy, ale bardzo ładny odcień. I właśnie był też taki miętowy, też strasznie mi się ten miętowy podobał. I w ogóle no jestem zadowolona, naprawdę 100% wiskozy, świetnie wygodne, to jest naprawdę, chyba dzisiaj w tym zostanę, bo jest mi tak milutko w tym. No i właśnie wybrałam specjalnie taki wiosenny, jasny kolor, bo ja preferuję w domu jasne kolory, nie lubię nosić ciemnych rzeczy, takich wygodnych, takie comfort clothes, takie ubrania wygodne, lubię właśnie mieć w takich pastelowych barwach. No i wiecie, że ja w ogóle mam dużo takich sypialni, mam na przykład taką w takich pastelach, takich fioleto-różowych, turkusowych, więc to super wygląda, jak sobie tam odpoczywam. Lubię być taka dopasowana. Okej, no dobra, w każdym razie uważam, że to jest ekologiczny zakup, właściwie nie zakup, no ale zdobycz ekologiczna, bo jest dobry materiał, dobra jakość, to już czuć, że to naprawdę będzie długo służyło. No i to o to chodzi właśnie, kochani, w ekologicznym kupowaniu. Także wskakujemy w ostatni zestaw i to będzie zestaw ze spódnicą. No, jestem w zestawie. Celowo wzięłam zestaw trzyczęściowy, żeby było... jak to zestawiać? Bo wiecie co? Taki staniczek jest spoko, tym bardziej, że możemy sobie zapiąć tutaj guzik. Można też tę górę, czyli ten jakby... topik, crop topik z tym swetrem ubrać do spodni. Za chwilę Wam pokażę też przebitkę ze spodniami, które mam w podobnym kolorze i to może bardzo fajnie wyglądać nawet do jeansów. Także spokojnie takie modowe jeansy i wiecie, i taki zestaw będzie fajnie wyglądało do butów sportowych, ale pierwsze zobaczcie tutaj, jak chodzę sobie w takich obcasach letnich w podobnym kolorze, no i z tą torebką, wiecie, tą taką, tą samą, co była wcześniej do tej sukienki, bo ona może być tutaj do różnych zestawów kolorystycznych, jest taka wyrazista, fajna. Można też zupełnie w jednym kolorze wszystko zestawić, albo dać neutralne dodatki, jakieś beżowe, cieliste sandałki i też będzie super to wyglądać. Także no, jak na razie to super w dotyku, no bo to jest wiskoza, to się bardzo przyjemnie nosi. Tutaj jak widzicie trochę mi odstaje na ramionach, bo po prostu są niezaprasowane, to wiecie, to było poskładane i te kanty są takie trochę wysztywnione. I bardzo długie ma rękawy, także jeżeli macie długie ręce, jesteście wysokie, to super, bo te rękawy, zobaczcie, sięgają aż dotąd. W takich wąskich ciuchach to jest ok. Ja lubię podciągać rękawy, więc trochę to będzie może już gorzej wyglądać, jak jest takie podciągnięte, widzicie? Ale jak takie, na takie długie, to super. No i oczywiście raczej nie będę chodzić w samym, nie chodziłabym w samym takim topiku i tej spódnicy, bo no, zbyt wyeksponowane to jest dla mnie, ale jak najbardziej możecie. Poza tym można to włożyć właśnie do spodni z wysokim stanem i wtedy ekstra, bo macie zestawik do spodni i fajnie można to zestawić sobie. Także zobaczcie tam przebitkę właśnie ze spodniami jeszcze i naprawdę spoko pomysł. Można też włożyć sobie sam topik i do na przykład jakichś shortu, do jakichś krótkich spodenek też będzie fajny, albo nawet i sam sweterek do sukienki jakiejś też by się pewnie sprawdził. Także fajnym pomysłem jest kupowanie takiego zestawu, bo możemy nosić go razem albo osobno. I no i wiecie co, naprawdę jestem bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczona jakością tych rzeczy, bo jak na razie to ja tu nie widzę żadnych niedoróbek, tu jakaś jest niteczka, ale wiecie, no to zawsze jak się szyje w jakiejś szwalni, no to wiadomo, że gdzieś tam maszyna zostawia nitkę, to się trzeba sobie ją po prostu uciąć. To nie jest jakiś problem, ale nie ma tu żadnych krzywizn, to jest ładnie wykończone, ładne guziczki w kolorze, także naprawdę spoko, wygodnie się to nosi. No i sami ocencie, jak to wyszło, jak to Waszym zdaniem wygląda. Ja naprawdę z materiałów i z wykonania i z jakby z filu ogólnego tych rzeczy i z ich wyglądu jestem mega zadowolona, także naprawdę powiem Wam, że te zakupy przerosły moje oczekiwania, ale właśnie może dlatego, że zwracałam uwagę na te materiały, nie tylko na to, czy mi się coś wizualnie podoba i dlatego, że właśnie wybierałam jak najlepsze składy tych materiałów. No i też nie wybierałam takich rzeczy, wiecie, tych najtańszych, bo zawsze jest szansa, że jak wybierzemy taką jakąś tańszą wersję, chcemy przyoszczędzić te kilkadziesiąt złotych, no to
może się okazać, że no na czymś trzeba oszczędzić, prawda? Firma musi zarabiać. Nie ma opcji, żeby coś, co jest bardzo tanie, miało super dobry materiał albo super dobre wykonanie. No, nie możemy mieć nierealistycznych oczekiwań, bo biznes jest po to, żeby na nim zarabiać, moi drodzy. Także wybierajcie jakość. Lepiej dopłacić 50 zł, ale mieć to na dłużej i żeby to dłużej ładnie wyglądało, a nie po dwóch praniach nadawało się do wyrzucenia albo co najwyżej jako ciuch po domu. Także mam nadzieję, że w miarę użytkowania te rzeczy będą nadal takie ładne i będą tak fajnie się prezentowały i będą tak fajne w dotyku. Ale jak na razie zapowiada się super, także kochani, zachęcam Was, możecie śmiało spróbować, ale tak jak mówię, ja wypróbowałam tylko te dobre materiały, więc i Wam to polecam, jeżeli chcecie sobie coś fajnego sprawić, na przykład fajny dres, jak najbardziej, i zwracajcie uwagę, żeby to było właśnie super składowo, wszędzie pod produktami znalazłam składy. Zdarzyły się jakieś pojedyncze tam produkty, jakiś tam żakiet chyba i coś tam jeszcze, gdzie nie znalazłam składu. No oczywiście zawsze można się dopytać firmy, jest tam czat, więc jeżeli czegoś nie ma, to oni mogą to dla Was sprawdzić. Ale duża większość produktów, prawie że wszystkie miały skład podany i to procentowy, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda i co zamierzacie kupić. Także, kochani, mam nadzieję, że ten filmik się Wam przydał, że będzie fajnym przewodnikiem, jak kupować jakościowe rzeczy, nie tylko w super eko firmach. No i zapraszam Was na następny filmik, gdzie powiem, co i jak można wygrać, dostać ode mnie z tych właśnie dzisiejszych zakupów. I będzie też pogadanka o walentynkach, o tym, jak robić dobrze sobie, mówiąc dziwnie to zabrzmiało, ale jak kochać siebie, kochani. Moje walentynki będą takie nietypowe, walentynki z samym sobą, oczywiście jakieś tam stylóweczki walentynkowe też Wam pokażę, ale głównie będzie to o tym, żeby pokochać siebie i żeby ten dzień też poświęcić na to, żeby być dobrym między innymi też dla siebie. Także kochani, zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia już w walentynki, a później w kolejnym programie, bo będzie też znowu program eko dla Was i znowu zabieram Was do lumpeksu już niebawem. Do zobaczenia, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa! Pozdrawiam Bolka.